Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy na budowie domu 70 metrów, projekt Adaś z naszej strony internetowej dom25000.pl. Ostatnio byliśmy pod Miechowem razem z żoną, bo chcieliśmy wam pokazać ten projekt domu Adaś. Natomiast jesteśmy teraz bliżej naszego miejsca zamieszkania. Tutaj budujemy tak samo Adasia i czekamy właśnie na blachę, ponieważ tutaj jest inny rodzaj blachy, ale jaki to zobaczycie niedługo, bo będzie coś w stylu narąbek. Natomiast nie do końca to będzie narąbek, czyli taki styl narąbkowy, można powiedzieć. Nowoczesny. Nowoczesny, tak. Trochę inaczej będzie. I to, co chcemy wam pokazać, czego nie było do tej pory w tym projekcie domu 70 metrów, to są ściany działowe, ponieważ dużo inwestorów no po prostu nie decyduje się na ścianki działowe, bo niestety materiał kosztuje, plus trzeba to wymurować, plus cokolwiek innego. Między innymi niezdecydowanie. To jest bardzo duży minus tego, że projekt pokazuje, jak może sobie środek zrobić, natomiast dużo osób nie jest do końca przekonana, czy tak chce, a my nie mamy czasu czekać, bo niestety są koszty i siedzenie po hotelach, no tak jak wspomniałem, kosztuje. Idziemy do środka, bo ja też osobiście nie byłem, bo... Ja tym bardziej nie byłam. Tak, ja osobiście tutaj nie byłem w połowie budowy, bo dostałem kontuzję, o czym wiecie w ostatnim odcinku, i musiałem się wyleczyć. Natomiast chłopaki sobie tutaj pracowali, więc ja osobiście też nie wiem, jak tutaj to wygląda, ani w środku, ani można powiedzieć na zewnątrz. Więc dla mnie to też może być jakiś szok, jeżeli coś będzie ciekawego, albo jeżeli coś będzie nie tak, jak ja bym to wykonał. A to zmienisz? Jak no, ci się nie będzie podobało? Mogę zmienić, no w końcu jestem właścicielem firmy, więc przyjadę i przebuduję, jeżeli będzie coś nie tak. Dobra, wchodzimy. Z tego, co pamiętam po projekcie, no to jest wiatrołap. I wnęka na szafę, fajna, duża wnęka, duża szafa się zmieści. No, wystarczająco. Tutaj stan zero został podniesiony, bo na projekcie było bodajże 15 czy tam 17 cm. My go podnieśliśmy na 24 cm, czyli tyle będzie styropianu i tyle będzie wylewki, że w sumie będzie 24 cm na podłodze, więc będzie o 24 cm wyżej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ten projekt domu Adaś inwestor sobie podniósł o jednego pustaka, dlatego jest tutaj znacznie wyżej niż normalnie robimy. Możecie sobie porównać na przykład tutaj. Jest jeden pełny pustak plus wieniec 32 cm, natomiast pod Miechowem była połówka i 30 bodajże 2 cm wieniec. Czyli to jest ta różnica, o której mówię. Idziemy na wprost, trochę niezamieciona, ale chyba chłopakom się spieszyło. Albo... Myślałam, że to jest łazienka. Tak, tak, chłopakom się spieszyło, bo towar, który został, musieli przewieźć szybko na budowę pod Szydłowem, bo tam też budujemy Adasia. Właśnie zawiozłem wczoraj pełnopaletowe palety, znaczy, no całe palety, a oni po prostu to, co zostało, zwieźli stąd, więc podejrzewam, że tutaj przez ten pośpiech nie pozamiatali, bo chyba nie mieli czym, albo po prostu się nie wyrobili. Ale my tu jeszcze wrócimy, więc będziemy sprzątać. O, jeszcze jest co robić. Jest co robić. No. Czekamy na blachę, powinna być za tydzień, więc na pewno się tu jeszcze pojawimy. Więc wchodzimy, znaczy musimy się pojawić. Wchodzimy, spora łazienka, no, sedes po prawej stronie, bo jest główna kanalizacja. I ogólnie rzecz biorąc, projekt domu Adaś zakłada łazienkę i WC. Natomiast inwestor zrezygnował z WC. A zaraz wam pokażę dlaczego. Więc łazienka, nie pamiętam jakie wymiary ma, bo chciałbym wam powiedzieć ile metrów kwadratowych, ale spora łazienka. Duża. No i to okienko po lewej stronie, czyli podejrzewam, że tu będzie prysznic, tu będzie sedes, zlew, tu może być jakaś pralka. No, kombinacji jest masa, aczkolwiek jest duża, tak? Fajnie wygląda. Aczkolwiek pomieszczenie gospodarcze jest z tego, co pamiętam, w tym miejscu. Więc tutaj może być pralka. Tutaj będzie serce domu, czyli ogrzewanie, więc tu podejrzewam, że będzie albo gaz podciągnięty, piec gazowy będzie wyrzutnia przez ścianę, albo pompa ciepła. Nie pamiętam dokładnie, bo nie zagłębiam się bardzo i też nie czytam w myślach inwestorów, no bo tak naprawdę to każdy zmienia sobie rodzaj ogrzewania pod siebie. Idziemy dalej. Tu jest kuchnia, gdzie żona stoi. No wiedziałam, gdzie wejście, z której strony. Jest tak, tu jest kuchnia na wprost, gdzie stoi moje Audi. Audi. Audi, tu ma być okno, bo z tego co pamiętam są okna zamówione, więc chyba to będzie cały taki duży fix, nieuchylny, bo tu akurat chłopaki podmurowali.
Tak, tutaj jest do zlewu. No. Kanalizacja, bo pamiętam, że ją ciągnęliśmy, jak jeszcze byłem tutaj. Tu już widzę, że jest wyłaz do góry, wymian dokładnie. W tym miejscu będzie wyjście na strych. Tu ma być stół, z tego co mi się wydaje, bo akurat będzie tak. Po lewej stronie kuchnia, a tu na wprost jakiś stół. Do sąsiada. Do sąsiada, no będą się oglądać, no bo tak po prostu. No lubią się chyba i chcieli być na wprost siebie, więc będą się widzieć. Po prawej stronie wyjście na taras. Wyjście na taras. Tu coś widzę zaznaczone jest na dole. Chyba jeszcze jest do wycięcia. Wyciąć dotąd. Dobra. Nie no, to jest bardzo fajne, bo my dajemy całego pustaka, natomiast jak przyjeżdża ktoś, kto zajmuje się montażem okien, no to on rozmawia z inwestorem. Inwestor podejmuje decyzję, jakie mają być okna, jakie mają być drzwi tarasowe, czy jakiekolwiek inne okna i tak dalej. I tak naprawdę dokładny wymiar wychodzi wtedy, kiedy wiadomo, z czego będą te okna czy drzwi. No bo ktoś chce poszerzenie, ktoś chce ciepły próg, ktoś chce klineryty, ktoś chce coś tam. Więc my tego nie wiemy, więc dajemy cały pustak do wycięcia. Tu jest zaznaczone, więc trzeba tylko przybić deskę z jednej i z drugiej i wyciąć piłą szablastą. Tu widzę, chłopaki zostawili chyba po to, żeby to wyciąć. Też widzę, że rusztowanie moje zostało jeszcze niewykorzystane, ale to dobrze, lepiej więcej niż mniej. Dobra, więc tu, tutaj akurat, odsunę się troszkę, gdzie żona jest, ma być salon, więc jadalnia, kuchnia i salon połączone w jedno. Duży. Jak patrząc na to, że to jest tylko 70 metrów powierzchni zabudowy, z czego użytkowe to 55 metrów. Więc wydaje mi się, że duży. Ty tam wyglądasz, jakbyś była maluteńka. A ja nie stoję. No jesteś, ale zobaczcie, ja odwrócę kamerę, ja nie stoję przy ścianie. Ja stoję tak, no, nie wiem, niecały metr od ściany. To jeszcze zobaczcie, to tu jest miejsca. Dobra, chodźmy na pokoje, bo pokoje są dosyć fajne. I tu w pokoju została wprowadzona ta jedna rzecz, o której mówiłem na początku, czyli że zlikwidowany został WC. Po to, żeby w tym pokoju, zobacz, tak wygląda, zrobić wnękę na garderobę. No. Bardzo fajne rozwiązanie. Więc szafa od strony wiatrołapu. Natomiast tutaj, zamiast tej łazienki, jest po prostu takie cofnięcie i tu odtąd jest garderoba. Przeogromna szafa garderoba, no coś fajnego. No, ciekawe. Ciekawe rozwiązanie. Tak jak wspomniałem, każdy sobie indywidualnie coś tam przerabia. Tu akurat inwestor przerobił to, bo w podstawowym adasiu jest w tym miejscu właśnie WC. Sam sedes, żeby wejść załatwić się. Natomiast inwestor tego nie chciał i to jest ta zmiana. Reszta jest jak w projekcie. Idziemy po prawo. No tu jeszcze... że mężczyzna wymyślił sobie garderobę, nie kobieta. Nie? To też jest. To w tym ja bym nie pomyślała o tym, a to w tym przypadku. No w tym przypadku, dlatego mówię. No zobaczcie, jaki to jest duży pokój. Nie mam metrówki, żeby zmierzyć. Nie pamiętam z projektu, a nie murowałem, bo mnie nie było. No ale po pustakach, zobacz. Raz, pun, raz, dwa, trzy, cztery. Pustak to 59 cm. To masz odpowiedź. Dalej, tam jest, o tu, jak to jesteś, tu. No, raz, dwa, trzy, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i pół. To możecie sobie teraz dodać, pomnożyć, podzielić i wam wychodzi. No 2,5 na 3, tak? Coś w granicach takiego. Tak, więc... No, w zaokrągleniu. W zaokrągleniu. No to osobiście ja bym tak, jak mam być 4, tu bym władował łóżko. Albo w tę stronę bym władował łóżko. No, inwestor jest, z tego co mi się wydaje, to na razie bez rodziny, może się to zmieni. Więc nie potrzebuje łóżka małżeńskiego, natomiast ogólnie jakby chciał, no, czy by potrzebował, to tutaj jak najbardziej się zmieści. Natomiast jeżeli nie będzie potrzebował, bo może nie będzie chciał, to w tą stronę łóżko, biurko, fajny widok albo z przodu. No kombinacji jest masę. My nikomu nie narzucamy, jak ma sobie w środku ustawiać. Nikomu nie narzucamy ścianek działowych. Jeżeli ktoś chce inaczej, to tak samo jesteśmy w stanie to ogarnąć. Natomiast jeżeli ktoś chce, żeby przygotować projekt pod jego takie wytyczne, też jesteśmy w stanie to
zrobić, albo wy możecie sobie to zrobić indywidualnie podczas adaptacji projektu, bo Adaś jest w formie mieszkalnej, rekreacyjnej bądź w formie XL, czyli powiększony do 98 metrów. Tu jest 70, XL ma 98 metrów, czyli jaka jest różnica? 70 na 98? No. 28. Tak, 28 metrów. Słuchałam. No, cieszę się. Więc w zaokrągleniu, to co tutaj widzicie, co wam teraz pokazuję, to jest około 28 metrów, czyli połowa tego środka. Więc jeżeli decydujecie się na Adaś XL, to jeszcze taką przestrzeń macie dodatkowo, ponieważ Adaś XL ma 7x14, a Adaś podstawowy ma 6x11,5. Patrzę. No, to dobrze, dobrze. Na te muchy. Kolejną fajną rzeczą, o której dużo osób nie wie albo nie chce wiedzieć, bo uważa, że strop żelbetowy jest lepszym rozwiązaniem, jest to, że na lekkim stropie drewnianym robi się obniżenie i wszystko się uzupełnia celulozą. I jest taka izolacja, jakiej no, wydaje mi się, że mało kto może mieć. Po prostu jest bardzo dobra izolacja, jest tanio, jest szczelnie, jest wygłuszone, jest latem chłodno, w zimie gorąco, no jest według mnie bajka. Jeszcze? No. Chodźmy dookoła, bo jeszcze nie pokazywałem wam z drugiej strony, tylko sobie zapauzuję, bo mam 11 minut, a nasza kamera szwankuje. I co 10 minut, jeżeli nie zapauzujemy, to nam potrafi materiał się skasować. Idziemy na zewnątrz. Tutaj jest nasz Mauser, ponieważ niejednokrotnie wspominałem, że my możemy przywieźć nasz Mauser, wy nam uzupełnicie wodą, no i na całą budowę nam wystarczy, więc tak jak zauważyliście, pewnie tutaj ten kawałeczek ostatniej wody, który został, to tyle zostało z całego czubatego Mausera. Więc tak naprawdę już powinniśmy go zwijać, ale zostawiliśmy go, bo się w busie już nie mieściło. Co tutaj jeszcze jest z tej strony? Wyjście na taras, okno do łazienki, okno do tego pokoju, o którym wam mówiłem. No i przód chyba widzieliście na samym początku, jedna ściana jest goła, bo nie ma potrzeby według mnie tam okien, bo nie ma potrzeby, inwestor sobie rozłożył to na boki, czyli na przód i na tył. Z tego co mi wiadomo, jeszcze na tej działce ma być garaż w przyszłości. Fajna działka. Fajna działeczka. Taka nie za duża. Mimo tego, że było tutaj sporo wody, no. Mimo tego, że było na początku nieprzyjemnie, bo ciężko było wejść w ziemię i mini koparka się zakopała i ławy fundamentowe po zalaniu, później po deszczu zrównały się tak naprawdę z ziemią, czyli tyle wody tam stało, że musiałem swoją mini koparkę przywieźć i tą wodę ściągnąć do rowu i tak dalej, i tak dalej. Finalnie wyszło jak wyszło, czyli daliśmy radę. Dużo osób nie wierzyło w nas, bo znali ten teren, stwierdzili, że tak trochę będzie nam ciężko, natomiast my jesteśmy przyzwyczajeni do takich robót, nie jest tam nic dziwnego. Jeżeli teren jest wodnisty, to wykonamy odwodnienia, bo mamy akurat tutaj wykonać już takie finalne odwodnienia drenażem, ale póki co do samej budowy wykonaliśmy odwodnienia takie, że mogliśmy dokończyć budowę. No ale tutaj jest gdzie podnieść teren, bo tam jest wyżej, tu jest nawożą, więc... Znaczy tu, że tutaj teren ma być na tyle podniesiony, bo inwestor chciał, żebyśmy podnieśli stan zero, że posadzka w domu, ta oryginalna podłoga, będzie równo z ogrodzeniem. Czyli po prostu chcąc, nie chcąc, no tyle nie podniesie terenu. No ale musi podnieść. Musi też podnieść. Jak jest błoto, to cóż. Tak, więc w wolnej chwili przyjedziemy mini koparką, zrobimy jeszcze odwodnienie takie typowe z drenażu, z kamieniami, otoczakami i tak dalej, zrobimy jeszcze. Natomiast podczas budowy zrobiliśmy sam przekop, który pomógł nam dokończyć budowę, bo akurat cała woda poszła do rowu. No, też jest dużo suszy, no nie oszukujmy się. Tu był ten przekop, to widzieliście tu. No, ale jest susza i to... No, sezon nam się trafił, no. Bardzo ciekawy. O, zobacz, nawet nie zauważyłem z drugiej strony, no, że koparka była. No, to nawet ładną ziemię. Nie, to wygląda jakby wpadł jakiś sprzęt i po prostu zmieliłby to wszystko. Zobacz tu, to jest w ogóle masakra. No to jest bardzo duża różnica. Ale wiesz, pamiętasz? Wiesz, co tu będzie się działo? Chyba, że z dwóch stron będą sobie podsypywać, no to... Nie, dają podwójnie obrzeża, no, dają jak na dole podwójnie i górę. Obrzeża? No to opuścić obrzeże na dół i od góry jakoś sadzić, przykręcić. No ten, co tak zrobił, nie kombinuje. No, właśnie. A
Dobra, ale wracając do tematu budowy, bo my się tu rozbiegamy, bo ogólnie rzecz biorąc, jak oglądacie nasz nowy kanał WAG House, w którym pokazujemy budowę naszego domu 160 metrów, to pewnie zauważylibyście, że my postawiliśmy dom, jesteśmy już na ostatniej prostej, żeby się do niego wprowadzić, natomiast my szukamy działki, żeby wybudować sobie taki dom idealny. Bo na razie mamy takiego podwójnego Adasia. W idealnym miejscu. Ale gdzieś po prostu lokalizacja nam troszkę nie odpowiada, więc pomyśleliśmy, że za jakiś czas będziemy po prostu zmieniać lokalizację i jednocześnie oglądając czyjąś budowę, oglądając działki, to też patrzymy, co byśmy chcieli, gdzie byśmy chcieli i prędzej czy później będzie tak, że zmienimy całkowicie naszą lokalizację, ale nie wiemy jeszcze kiedy, bo dopiero co skończyliśmy, można powiedzieć, budowę, bo jesteśmy już na fazie płytek, paneli, malowania ścian i mebli, więc przeżyliśmy rok ciężkiej pracy. Zmieniając też lokalizację, zmieniasz wtedy swój obręb pracy, tak? Dobrze mówię? Też. Powiększasz, znaczy zmieniasz, przesuwasz się, nie? Więc ze Świętokrzyskiego przeszlibyśmy na Podkarpacie, jednym słowem, więc pracowalibyśmy bardziej w tamtym regionie, ale to są plany długoterminowe, to o tym się dowiecie na naszym nowym kanale, bo już niejednokrotnie mówiliśmy, ale póki co jesteśmy tutaj, będziemy dla Was przez najbliższe lata budować te domy, więc jeżeli chcecie zapisać się na najbliższy rok, bo w tym roku może być ciężko, na budowę domu takiego Adasia albo Adaś XL, bo dwa Adasie XL są już rozplanowane na jesień tego roku i prawdopodobnie na wiosnę, bądź ewentualnie zaczniemy w zimie już budować tego XL Adasia, no to zobaczycie różnicę między 70 a 98 metrów. Natomiast jeżeli chcecie zapisać się, tak jak wspomniałem, to zapraszamy do kontaktu przez stronę dom25000.pl. Na naszej stronie tak samo jest projekt tego domu, nazywa się Adaś, tak jak mówiliśmy to niejednokrotnie, jest to nasz faworyt. I też możecie sobie zobaczyć właśnie Adaś XL, czyli powiększoną wersję tego Adasia, gdzie są trzy pokoje po 10 metrów. Jest salon, kuchnia, jadalnia, korytarz, wiatrołap i duża łazienka, więc jest niby te 28 metrów więcej, ale naprawdę jest znacząca różnica i zobaczcie to, jak będziemy budować na jesień. Ja się z Wami żegnam, uciekamy do siebie, daleko nie mamy, ale uciekamy, bo widzicie chyba, że zaraz może padać.